czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro. Jak masz na imię? Jurek. Jurek. Przejadę się twoim sprzętem. Który to jest rok? 96. Długo go masz? 6, nie? 6 lat. Robiłeś coś przy nim? No, bo to z nauki jazdy był, to sprzęgło zrobiłem. Tarczę hamulcową z przodu wymieniłem. Nie? Aha. Nie boisz się, że się przejadę? Nie. No nie? Co? Dobra, Jurek. Oddam ci go całego. Ciekawe, czy będę umiał go odpalić. O! Ja bym się zmieścił. Co? Ale leciutki jest! Stacyjka, neutral. Wszystko gra. Wbijamy bieg, jedyneczka. Dwójeczka. Pięknie to chodzi. O, pięknie. Trójeczka. Coś fajnego, naprawdę. Jurek i jego sprzęt. Nie spytałem, jaka to jest pojemność. Pięknie. Jak to pracuje, słyszycie? Skręt ma dobry. Pięknie to zawieszenie wybiera. Wcale nie czuję, że jeżdżę po kamieniach. Biegi wchodzą pięknie, cudnie. Super sprzęt. Ciekawe, czy luz wbije dobrze. Chyba nie. Nie mogę luzu wbić, Jurek. Piękny. A jak... Proszę? On się nie zna. On ciebie nie zna. On mnie nie zna. A. A buty mam, wiesz, za te. Jest bieg, no. A słuchaj, a jaka to jest pojemność? 250. Ale to zasuwa. No ja ile miałem chwilę i miałem setkę. No. Pięk, kultura, a zawieszenie, jak to wszystko pracuje. Tylko trochę czułem, słyszałem pod błotnikiem te kamyszki, nie? A tak to nic normalnie. Jak się jedzie, to... Super, o stanie tak jak u mnie w Hondzie, też mam takie stanie. 99 rok mam. No. Fireblade'a 900. Hondy to są naprawdę... Honda jest Honda. No. To jest taka koszlowa. O. To jest to, też będziesz jechał? Nie, bo kasku nie mam. Luz chcesz wbić? Jurek, gratuluję ci takiego sprzętu. Dzień. Super. Motocykle są od 3 lat do 90. No to jeszcze 18. Proszę? Jeszcze 18 mogę jeździć. Tak jest. Co Kuba? Pan ma trójkę. No. Nie znacie. Wbiłeś luz? Ja. A na trójce by. A. Super, piękna praca. Ja
Co? No, siadaj. Może usiąść? No da mi nie siedzisz i tak. Trzymaj się tej strony ciężarem, o. Ja trzymam. No. Przytrzymać ci? Chcesz sobie za kierownicę złapać? Trzymaj. Powiem ci, że dałbyś radę tym jechać. Naprawdę. No. Ja wezmę kaski, się przejadę. Mogę to? No jedź. Będzie jechał? A jak? No jeździ nie. No. Po działce na... Obok autostrady byliśmy, to z tyłu zawsze. A jest sprzęgło. No. Jak ona się nazywa? W ogóle ma nazwę? Honda. No, ale... CB 250 450. 450. 250. 250. No. Pisze. 250. Kumba, ale co, jak wygląda? No, takie same są tylko Reble, nie? Nie wiem. A, no, Honda Rebel, tak? Ja, ja. To taki, który... To nie turystyk taki, a tamten taki czoperek jest. Zapłon włączyłem. Zapłon włączyłem. O. Enduro! Kita! No nie, ale powiąć tego trzeba, wiadomo, nie? Żeby... Znaczy, nie wiem, ja mówię, jakbyś kupił całe z felgami. Nie, nie, no ja właśnie, ja chcę, tak, a, właśnie w komplecie. Bo nie? Jak tylko, że to jest ściągnąć, no to pogniesz mu na momencie. O, to tak. Dlatego ja chcę w komplecie. Ja już mam taką głupawkę, mogę go na koło stawić? Możesz. To masz naprawdę głupawkę. Ale takie niepewne. Bez przekonania, jakby to było. Żebyś nie musiał tego raptora twojego zostawić. Kurde, trzeba tu oznaczyć, ja sobie tutaj kiksa zrobię. Bo cały czas myślę, że masz moją torebkę. Nie, dam spokój. Następnym razem. Mówisz? Spróbować? Wiesz, mojego rozwaliłem, nie? No. Lepsza sytuacja. Ale przecież wie, bo film oglądał. To lepiej innym razem. Lepiej innym razem. Jak swojego zmontuję, dobra? Pojeździmy razem. Przyjedziesz dobra. Raptorem i będziemy śmigać. Dobra. Neurologa masz, ja? No, jestem ci to winien, muszę, nie? A co ty mi lejesz? A teraz? O łabuni. Bo też się pogniewał, że go odstawiłeś. Nie rób. I taki ci psikus zrobił. No. Raptor. No. Taka prawda. No. Michał po prostu za dobrze sprzęgło zrobił. No, wiesz, ja jeździłem wtedy 350. Bo nie ciągło sprzęgło, nie? No. A teraz mam 700. 5, 10 minut jazdy i pojeżdżone. Pakujemy się i... Kajo, Polska, Tomek! Największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.